Przypadki hiperlipidemii rodzinnej wykrywane są już nawet u dzieci. Mamy przypadki dwulatków, które mają początki miażdżycy. To jest bardzo poważny problem i niestety problemem jest też właśnie ta diagnoza, bo w tej chwili mówi się, że od 1 może do 3% jest diagnozowanych pacjentów właśnie z hiperlipidemią. Większość osób chodzi niestety z taką tykającą bombą. Problem z rozpoznaniem hipercholesterolemii rodzinnej polega na tym, że właściwie objawów bardzo często nie mamy tak długo, jak nie pojawią się powikłania już samej choroby. Wtedy manifestacja jest dosyć dramatyczna, bo wtedy pacjent ma klasycznie przebiegający udar, zawał mięśnia sercowego, chorobę wieńcową czy inne powikłania miażdżycy. Nie mamy do tej pory żadnego rejestru dotyczącego tej choroby, która jest najczęstszą chorobą genetyczną występującą w naszej populacji. Jesteśmy daleko, daleko za takim krajem jak na przykład Holandia, gdzie tam rozpoznawalność hipercholesterolemii rodzinnej i diagnozowanie to jest ponad 70%, a u nas poniżej 1%. Leki innowacyjne w leczeniu hipercholesterolemii, inhibitory, nie są niestety na ten moment refundowane w Polsce. Właśnie na taką dostępność czekają pacjenci. Dla tej szczególnej grupy pacjentów, która jest oporna na leczenie, jest w tej chwili tylko dostępna bardzo obciążająca procedura LDL aferezy, która polega na przetoczeniu całej krwi z organizmu i pacjenci muszą mieć wykonywany taki zabieg co tydzień lub co dwa tygodnie. Jest to bardzo obciążające, jest to też droga procedura dla budżetu. Pacjenci muszą dojeżdżać do jedynie 3 ośrodków w Polsce. Takim klasycznym leczeniem jest leczenie wysokimi dawkami statyn. My bardzo często wspomagamy się tutaj dodatkowo ezetimibem, łącząc te dwa preparaty. Jeden z nich wpływa na produkcję cholesterolu w wątrobie, drugi z nich hamuje wchłanianie cholesterolu w jelitach i my stosujemy wysokie dawki tych leków, bo tylko takie mają szansę zadziałać u tych pacjentów.